Witam w drugim odcinku z Elden Ringa. Poczyniłem tutaj pewne kroki. Cofnąłem się do tego handlarza. Kupiłem od niego kilka przedmiotów i dzięki temu mamy dostępne menu tworzenia. Mogę z kości zwierząt robić strzały na przykład. Tutaj mogę jakieś owoce jarzębiny, żeby nakarmiać strugę. Ta struga to chyba będzie ten koń, którego znajdziemy, co był na trailerach. Mogę robić tęczowy kamień, czyli to jest pryzmat z Dark Soulsów. Tu jest jakiś też przedmiot kolejny. Remedium, odkrywa znaki przyzwania. No ja to pokupiłem, bo na razie nie wiem co z duszami robić, żeby to się nie straciło. Idziemy dalej w krainę. Ja nic więcej nie robiłem, nie chodziłem więcej niż ostatnio. Po prostu tam była ta japa przed nami, gdzie idę. I tam stamtąd przyszedłem tu do tego kupca, tu się rozeznałem, poczytałem sobie o przedmiotach trochę. No i najbardziej rozsądną opcją będzie iść dalej tą ścieżyną. Bo po prostu... O! Chwila, coś chyba rzucił... O! Coś zostawił. Nagolenniki żołnierza Godrika. Aha, tego Godrika... Cały czas próbuję X-em wciskać, żeby to... przeskipowywać. Zobaczmy te spodenki nowe. Są lepsze, ale i cięższe. Duży ciężar. No. I tak mam fatrole i tak mam fatrole. Są lepsze. Tak grubas roluje od początku tej gry. Także później może jakiś lepszy setik, lżejszy znajdę. Na razie będziemy chodzić jako taki świniak upasany. Coś tu tak błyszczy się. Co to się... To są... Co to jest? Fragment ruin. Aha, i tu też jest taki fragment ruin. Czy ja tu wskoczę na pochybel? Wskoczę, dobra. Mamy te fragmenty, ja to będę na razie zbierał, bo... Zobaczymy jak to później, co z tego wyjdzie. Zobaczcie jaka noc jest, jaki... Patrzcie jaki widok, jaki księżyc, jakie drzewa. Wow, super. To jest, kurde, słuchajcie, PS4, a ta gra i tak bardzo dobrze wygląda, co to jest. Jakiś żuk! Ucieko! Nie uciekaj! Pewnie masz coś wartościowego. Skarabeusz łez. Aha! One Estusa uzupełniają, jak się je zabije. No proszę. Dobrze wiedzieć, że takie coś powstało. No musieli tutaj do tego otwartego świata powtykać takie rzeczy. Co to jest? Nie mogę tego podnieść? Co to za piłka? Gdzie to poleciało? Nic z tym nie da się zrobić. Myślałem, że to jest coś do podniesienia. Tu znowu... Aha! To są te znaki przyzwań. Czyżby to był jakiś boss? Bo po co by ten znak tutaj był? A tu te wiewiórki bez łap przed nich. Nie no, gra wygląda bardzo dobrze. Graficznie. O! Jakaś łamaga tu stoi starczo. Gdzie jest tym? Do mnie. Jakiś obelisk mamy. Ruiny przedniej bramy. Właśnie, ciekawe czy w tych urnach coś jest. Jak się rozwala? Nic. To jest takie From Software'owe właśnie. A może coś będzie się później pojawiać, nie wiem. Tu mogę się... O! Puste. A, zapominam o tym skradaniu się, ale na razie to... Nie wiem dlaczego, ale ten obóz trochę mi wieśka przypomina i tych rycerzy. Chyba z serca z kamienia ten dodatek tam dodało. O, się rozpędziłeś tu, kolego. A to jakiś oficer! O kurde, jak mnie bije. Szybko lecz. To jakiś jebok jest. Tarcza szybko. O właśnie, jest kopniak? Chciałem sprawdzić, ale... Szybko, szybko! A, jeszcze jakieś odskoki robią. Już tak się nie dają jak Dark Souls 3, widzę, na backstaba tutaj wziąć. Oż ty. Twardy zawodnik. O, jeszcze kolega mu pomoże zaraz. Dobra, ledwo się udało. Gdzie te siury jeszcze tu... Dobrze, że tamtego zdążyłem wybić, bo już bym na pewno nie miał szans z nimi wszystkimi naraz. Kości bestii. A ten jebok coś zostawił? Nic. Taki był, kurde, twardy, a nic nie zostawił. Zobaczcie. Dobrze.
Mapa zachodnie pogrobno. Zobaczmy, co tu się. Aha, mapa jest na touchpadzie. Zachód pogrobna. Co to są za punkty? Jaskinia w zagajniku. Kościół. Aha, to są lokacje, w których byłem. Chyba tak. I... O kurde, ta mapa się zaczyna tutaj otwierać. Oszty! Mapę czy. Mapę oglądał Jorzech, a ty żeś tu ziemię tu przypierdolił jakiś skurwesan. Tak honorowo było? Jorzech mapę w łapie trzymał, a tu się rzucił na mnie. No dobra, to mamy mapę, idziemy po prostu dalej. Zbadamy sobie te ruiny. Tu mamy kolejnego gościa, który pewnie. O! Słyszało nas, czy się bawi? Ciekawe, czy jak tak patrzy. Pies by już wyczuł dawno, że ktoś się skrada. Ale na psiurku się backstaba nie da zrobić. To byłoby dziwne. Odskok nie zdążę. Nie mamy stucha już. Muszę ostrożniej. Na razie ta podstawowa halabarda się sprawdza. Nie jest zła. Jest spoko. Kości bestii. Hełm rycerza Godrika. No to sobie go założę, bo pewnie będzie lepszy na zasadzie tych portek. Chociaż. Tu minus, tam minus. Ale. Krzepa jakiś, mniej krzepy ma. Dobra, hełm zostawię ten, bo tu trochę twarzy naszego herosa widać. Beczułki puste. Coś tu jeszcze? Da się to otworzyć? Nie. Tu coś może. Jakieś śmieci na razie, nic tu konkretnego. W namiocie coś? Patrzcie, tu był potencjał na wrzucenie jakiejś pierdołki. O, tu można zejść w podziemia, zaraz tam pójdę, tylko. Tam jeszcze stoją. To będzie trochę ryzykowne, bo nie mamy stusa, ale może za zabicie tych grupek zaraz jakiś się tu uzupełni. Właśnie, muszę zrobić to, co powinienem zrobić już dawno. Usunąć tę butelkę stąd, żebym nie musiał klikać tyle razy. Tylko gdzie to jest, żeby ją wywalić? Muszę pewnie coś tu włożyć. A, kupiłem sobie jeszcze celownik kolimatorowy do karabinu snajperskiego, czyli lunetę. I tą lunetą po prostu. A, tu się usuwa, dobra. Tą lunetą będę sprawdzał jakieś odległe krainy, bo tu jednak w tej grze się może ta luneta przydać. Zobaczmy, co to za katakumby. Skrzynka. Tak podejrzanie sobie sama stoi, nikogo tu nie ma. To jest From Software, tak? Ona ma jakieś prześwity. Dobra, otwieram. Może nie pułapka. Dodawanie umiejętności. Osełka. Brązowe stąpnięcie. Do oręża mogę jakieś te dodawać. Jakieś umiejętności. Może to znajdziemy. Są osełka. Coś tu mi jeszcze bździło? Nie, zniknęło. Okej. Odkrywamy podstawowe takie mechaniki w postaci przedmiotów, bo to wszystko byśmy mieli w Firing Shrine. Tam jakiś jest, zobaczcie, jakaś brama zamkowa. Ja jeszcze zobaczę, co tu się odprawia. Pozyskaj materiały. Niegasnący motyl. O. W ognisku był tu? Motyl? W pochodni znaczy się. Tam jakiś sword jest wbity czy coś. Miecze powbijane. Tu jakieś partacze się kręciły. Gdzie one są? Patrolują. Dobra. Jako, że mam mało życia, to się zaczaję. On tak się skuje, jakby srał tutaj. Tak dziwne to skradanie wygląda. Dobra, idziesz? Nie zobaczysz mnie? Nie zobaczył. Okej. Tam stoi drugi. To jest chyba ten jebok. Chociaż on chyba sobie tak stoi tylko, co? Zaraz zobaczymy, czy... Nie, to był ten zwykły. Okej. Dźwięki standardowe, co w Dark Soulsach. Te same asety, jak to się mówi. Idziemy do tej bramy. Jestem ciekawy, co tam jest. Tu będzie tyle zwiedzania. Coś czuję. Co to za kwiotek? Nie podnosi się go. Dobrze.
Tu znowu to się, tego się nie podniesie, to się kopie. Tylko po co? Czy to jest czaszka? To jest czaszka! Teraz to zauważyłem dopiero. O! Widzę tutaj inni robią to samo. 64 dusz, co tutaj? Coś ciekawe. A tu tego, kuferek jest ze słodkościami pani Sylwii. To przy tamtym wozie też mógł być. Wielki miecz rycerski. Zaraz to sprawdzimy. Idę ten wóz sprawdzę. Tam może być też itemek. A może nie ma, bo ten jest taki zamknięty. A może się go otwiera? Zaraz sprawdzimy. No właśnie, bo ja zapominam, że tu się da skakać. Gdzieś może tu się da wchodzić, coś tu poszczupać, tu poszukać. Coś tu jest? Nie, dobra. Fałszywy alarm. Ja sobie tego Sworda zobaczę. Nie mam umiejętności. Siły 16 trzeba mieć. Statystyki widzę basicowe. Jak w Soulsach, ale to lepiej, bo to łatwo jest przyswoić. Po co zmieniać coś, co jest dobrze zrobione? I dobrze, że Elden poszedł tym samym tropem. Aha, te motylki się tu fruwały nad tym i podniósł go po prostu. Teraz zauważyłem. A, i tam się te świeconka tu kręcą, czyli tu chyba muszę wejść, ale tu dużo ludzi ginie. O Jezu, ile tu ślimpy leży. A nie, to kwiaty. Ale jest tutaj, są te krwinki całe, nie? Tu już nie ma motylków. Co to jest burzowa brama? Dlaczego to zawsze będzie. A to będzie do nas strzelał ten olbrzym? Nie, tam strzela. Coś tam warczy na mnie. O kurwa. Ja nie mam estusów. I strzelają do mnie. Zaraz. Ja się wycofam, żeby te łuczniki mnie nie biły. I zaraz go spróbuję czasnąć. Te łuczniki pewnie tu mnie nie strzelą, co? Sieknął mnie przez tarczę. Oż ty w życiu. To mnie wyjaśnił szybko. Zaraz go dojedziemy. Ale to też było to, że estusów żadnych nie miałem. Ale tutaj akurat. Tu akurat albo źle rolę zrobiłem, bo mam tego fatrola. Na razie nic innego z tym nie zrobię, bo nie mam nawet innych zbroi. Muszę jakoś tak pocisnąć. No, szybko się składam. Jak ja jako. Kurde. Demon Souls'y splatynowałem. Trzy części trylogię Dark Souls splatynowałem. Bloodborne'a zrobiłem. A dałem się porobić. Aha, i stąd aż jestem. A mogę się gdzieś tepnąć? Popioły wojny? Co to jest? Aha, to są te osełka, tak? Tylko, czy ja co tu mogę? Burzowe stąpnięcie, ale tu. Tutaj jakieś minusy sobie mogę zrobić. Siła, zręczność do D. Na razie tego nie robię, bo nie wiem, czy to jest odwracalne. Dobra, ja tam biegnę, widzimy się za chwilę. Dobra, dobiegam do tej bramy. Tak powiem wam, patrzę na to otoczenie całe, że żyjące Dark Souls, jakieś tu kicały sobie kicają, jakieś tam sarenki, coś tam. Że kurde, taki przyjemny świat się wydaje, że to nie jest taki chyba aż obłąkany, jak w Dark Soulsach to było, nie? Dobra, chodź tu, wielkoludzie. Ja go tu striggeruję. No, się odwróciłem. Wezmę sobie miecz może lepiej, bo miecz trochę szybciej machał. Dobra. Idziesz tu? No chodź, chodź, chodź. Bo tam na kolegów nie będę szedł. Szkoda, że nie mam jakiejś kuszy jeszcze, czy łuku. Na pewno ja zawsze w każdych Soulsach mam broń dystansową i tu bym też chciał taką mieć. Pewnie coś znajdę później, bo gdzieś się kupić będzie dało. Chodź tu bliżej. On ma miecz na plecach. Ciekawe, czy on tego miecza będzie używał. O, ale przeżył. Kondycji zażar. Dobra. Już wiem, jak będzie tak walił w ziemię, to mu od pleców spróbuję. Teraz walnie w łapą w ziemię. O! Ale twardziel! Ile on życia ma? To boss powinien być. Ciekawe, czy ja mam szansę jakieś z nim w ogóle. Teraz w ziemię. Dobra, on te ruchy ma proste, tylko trochę to zejdzie. Dobra, raz, nie, don't be greedy.
On powtarza te ruchy cały czas. Chyba, że on w końcu będzie miał fazę, że miecz wyjmie, będzie tym mieczem chlastał, to może być niefajno. O, i byłem za pazerny, widzicie jak to się kończy? O, dobra, przetrwałem. Dobra, wal w ziemię. O, tym razem nie. No, 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 no. Lewą jak macho, to teraz to miebnie, nie? Czy nie? Nie mogę go wyczuć. Nie trafiłem. Ten mieczek jest krótki, nie mogę utrafić. Wow. No, w ziemię? Nie. Jeszcze. Okej. Zdążyłem. Ja go zrobię chyba. Chyba się uda. Tylko spokojnie go. To jest widać, że nie na mój poziom, ale ma proste te kombinacje dosyć. O! Trzy ciosy zawsze zdążę zrobić. O, patrzcie! Wyjął ten scyzoryk, się wkurwił. Matko święto! Cały pancerz, znaczy całą kondycję mi zużywa tymi atakami. Dobrze, że ta tarcza 100% trzyma obrażeń, bo... Mogłem jeszcze raz, dobra, uczę się ruchów na razie. Ale się rozpędził, patrzcie, patrzcie, pa, 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 pa. Dobra. Się zdenerwował ten... O! A, mu pod giry wszedłem. No roluj, roluj, szybko, szybko, szybko. A! Błąd? Nie, lekko mnie dziabnął, dobra. Spokojnie. Ciekawe, czy on się respi. Dobra. Dobra, on przeciągnął to, albo ja źle to załapałem, ten rytm. Matko święto! Spokój, gangryniarzu ty! Jeszcze nie masz dość? Jeszcze stoi! Szybko leczak, dobra. I tak mi dobrze idzie to. A, on się teraz rozpędówę robi chyba, nie? Mam cię. Ale dusz zostawił. 1000 chyba, jak widziałem. Ale coś poza tym? Nic. Coś czuję, że on się będzie odradzał, ale teraz co te świetne... A tu jest ten! A jak... Tego, to jest słabo widoczne moim zdaniem. Niby te świeconka coś tu bździły, ale z daleka w ogóle nie skumałem, że to ognisko tu jest. Dobra, nie będę siadał, bo nie wiem, czy on się zrespi, czy nie. Pójdziemy se tu dali. Dobra, trzymać gardę. Co, wysłaliście jakiegoś ogiera, a teraz co? Będziecie kuszami napierdaloć, co? Aha, ja tu mogę skakać. A, to se szewczyka dratewkę przygotowali jakiegoś, patrzcie. Jeny, nie to, co ja zrobiłem? O nie, czemu te tarcze tak... Jestem w potrzasku. Ale krew śmieszna taka świecąca była. O, ci są jacyś troszkę mocniejsi. Dobrze. Chodź tu, chodź tu. Bo mnie tu... Z drugiej strony jeszcze. Dobra, tych wystarczy na miazgę, oni się gubią. Tu mamy itemsa, tutaj też coś jest. Złoty run, spoko. Dobra, dajcie tego kumpla tu waszego. Herlawego. Szybko lek. A, Estusa jednego chyba dostałem za tamtych. Sztylet nie będę raczej używać. I co, cieniasy, i co?
Bez kumpla olbrzyma jesteście niczym. Coś ma. Kasak z motywem drzewa i bestii, ale... O, zobaczmy go. Bo on ładnie wygląda dosyć, muszę powiedzieć. Ma trochę lepszych resów. Równowagi. I fajnie wygląda. Dobra, będziemy go nosić. Ej, ładny jest ten płaszczyk. Podoba mi się. Tu coś się bździło jeszcze, o. Kawał mięsa. Co to jest za... Da się jakieś przybliżanko zrobić, oglądać? Nie. Jakiś martwy ten, mnich taki trochę wygląda. Dlaczego zawsze musi być łucznik? Aha, to już było. Czekaj, czy to jest wygenerowane? Czy to ktoś sobie tak napisał? Dobrze. Tu sobie idziemy. Tu motyle się wierzgają. Później zobaczymy, do czego te motylki są, bo... Bo nie wiem. Coś tak, nie będę tak po prostu też... Ale tu jest jakaś chyba nowa roślinka, takiej chyba nie zbierałem. Zioło po prostu. Też nie będę tak specjalnie się spuszczał nad tym, żeby to podnosić. I sprawdziłem, że jak się siada do ogniska... O, ten coś tam dudni. O, przyzwał Tom. Wesoła kompania! To ci ze Shreka! I... Aha, że jak się siada przy ognisku, to się i tak te wszystkie zioła, te krzoczki, one się respawnują, więc to można będzie sobie farmić na pewno, jak to będzie potrzebne. Dobrze, bełta zostawił. Szkoda, że nie kuszę, bo bełty sobie będę mógł robić. To sobie zbieram. Co tutaj mamy? Przed tobą grupa. Szkoda, że tam na środku tego nie zostawiłeś, tylko tam w krzakorach. Tu mam jakieś... Tarcze oblężnicze, da się to? Da się to, dobrze. A tu nie. No idziemy do góry. Mamy jakiś... Cliff, myślałem, że to zamek będzie jakiś. Co to jest? Kwiat złotolistnicy. Ruiny znowu, ale to jest duży świat. Burzowe wzgórze. Nie wiadomo gdzie iść, powiem wam. Niby chciałbym główną drogą pójść, ale jestem też ciekawy, co tam może być. Zobaczę te ruiny, chociaż zgaduję, że to może być nic. Ale mimo wszystko, ja lubię poboczne ścieżki i... Troszeczkę mam dyskomfort, jeśli miałbym to zostawić i przejść obok tego... O, się wystraszyłem! O kurwa! Ja myślałem, że to... Nie wiedziałem, co to jest boss? O, nie ma full życia, ciekawe. Ale tym lagom ma zasięg, to pewnie pod girami będzie lepiej chodzić, co? On jest... O, tego się nie spodziewałem. Mam 4 Estusy w ogóle. Nie wiem, tak mi przybrało. Zaraz spróbujemy dziada walnąć, tylko... Jak niech ja tu znam spokojnie... Ja mu coś robię? Robię, trochę. Okej. Ale wściekły, patrzcie. Dobra, niech se machnie. Celny jest, trafia. Mało mu zadaje tych obrażeń jednak. On ma, znaczy nie, obrażenia jakieś są, ale pasek zdrowia jest spory. Trochę się... Zabolało go chyba. Bo taka ślimpa... O Jezu, zapomniałem o tym. Że taka ślimpa mu tam pociekła z tego noga. Dobra, niech się wymacho. Teraz wyjmie. Dobra. On jest wolny, na pewno. Teraz mnie trafił, bo plecami byłem do ataku. Szybko. Uleczok. Już jestem odważniejszy, bo wiem, jak te ruchy jego wyglądają.
teraz wyjmie. Jebnie. I teraz mamy dużo czasu. Może nie aż tyle, co sądziłem. A już mamy resztkę go. O! Nie, ja muszę coś innego walić. Żebra! Ale zmarnowałem okazję, ale i tak go po tych girach samych zabiję już, wiecie? A jebnie. Przeciągnął to jakoś tak, dając mi szansę w zasadzie. Dobra, wyciągaj tego printa. Jeszcze stoisz? Dobra. 1000 dusz miał znowu. 2 estusy mi dał. Estusy się tu sypią. Halabarda golema. Sprawdźmy ją, bo ja jednej halabardy używam. Zwykłej, ale nie mam siły na niej. Chyba tak? 36 siły. Łe. Gdzie to mi? Jak ja jeszcze nawet levela żadnego nie zrobiłem, bo nawet nie wiem, gdzie się go robi. Pewnie to odkryjemy dopiero gdzieś. Tu widać jakiś to mi trochę przypomina te plecy z Shadow of Colossus, te potwory, jak się wspinało, one takie plecy też miały. Takie do chwytania, że takie z ruinami, coś tam. Tam jakaś urna sobie stoi, idę tu zobaczę. Do czego ta urna służy? Coś tu jest, jakiś przedmiot. Sobie ptuszki siedzą. Co my tu mamy? Odłamki światła gwiazd. A tu? Są napisy. Ach, marność. Czyli czym są te odłamki świata gwiazd? Stopniowo przywraca punkty PS, punkty nie. To punkty magii chyba to będą. Nie pamiętam nigdy, jak to się nazywa w Soulsach. To jest jakaś nazwa taka specjalna. W Trójce też nie wiedziałem, jak ten PS się rozwija, nazwa. Te ruiny se sprawdzimy. Jakie gacki tu wiszą, patrz, one żyją. Tak myślałem, że się rzuci tu na mnie. To są chyba te, co były na początku. Nie ma sensu ich tu zaczepiać, one nic nie zostawiają. Możemy wejść na te ruiny, może coś tu znajdę. Gra jakby sugeruje, że coś tu może być. Że tak sobie wchodzę, sobie wspinam się. O, coś jest. Fragment ruin. Dużo fragmentów ruin. Ale nic o, jest coś. Skrzyżowane nogi, gest. Te gesty pewnie trzeba będzie wszystkie w grze zdobyć. Do platyny. Nie trafiłem. Myślałem, że trafiłem, bo pióra się posypały. Nie wiem, jaki jest fall damage. Nie będę zbytnio ryzykował. Będziemy sobie powoli tu schodzić. Metodą na Skyrima. O, no bo nie zsuwam się. W Red Deadzie już byłbym martwy w dwójce. Ostatnio splatynowałem, bo musiałem splatynować, żeby miejsce na Elden Ringa zrobić. Dobrze. Załatwiliśmy dwóch jeboków. Jeszcze kawałek pójdziemy, zobaczymy, co tu jest dalej. Coś tu świecą, jakieś anteny. Czy co to jest? Coś się z tym robi? To żyje! Nie pomyślałbym. Fragment ruin. Co to? Jakiś pop song? Nie wiem, czy to jest coś do gameplayu. Dobra, te fragmenty ruin też do czegoś są. O, tu coś jest. Tu są jeszcze te roboki. Ja to pozabiję. Patrzcie, jak to się wije. To jest neutralne? Ej, to nie atakuje. To jest neutralne stworzenie chyba, co? Jakie śmieszne. Dobra, nie ruszam tego. Myślałem, że to jest wrogie. Wieczne więzienie burzowego wzgórza. Wejść do wiecznego więzienia. Zaraz to sprawdzimy. Jeszcze się tutaj pozwolę sobie się rozejrzeć. Co tutaj jest? Tam jakiś wilkor. Patrzcie, o, czaszkę można przesuwać. Nie zastyga w kamień, jak rozwalone skrzynki. Panie wilcu, pan tu coś pilnujesz? Co te wilki tam robią? Patrzcie. Co te
ten mikro tam w tle, widzicie go? A tego pole... O! Wskoczył sobie. Myślałem, że spadnie, bo normalnie by się zsunął w innej grze From Software, by spadł. Tu jest wieża. Aha, to jest chyba ta brama, przez którą przychodziłem. No, to jest to miejsce. Trochę mam obawy, czy tam do tego więzienia jakiegoś chcę wchodzić. Co to tak się rozpędził na mnie? Ale jest jakiś mocniejszy, bo ma, widzę, życia dużo. O, metodą na Dark Soulsy można to zrobić. O, jakiś okrzyk bojowy. O, jakąś aurę se zrobił. Ole mi jebnął. Daj mi odpocząć, szybko. Ja pierdyle, ale mnie gwałci. Ale mnie dojechał, nie miałem już kondycji. Aaaa! No to zaraz się przekonamy, czy tam te maszkarony się skrzeszą. 5000 dusz prawie miałem. Skrzesił się, nie, ja nie będę z tym walczył drugi raz. Raz pokonałem i udowodniłem, że go pokonam. Przebiegamy to, bez sensu. Jeszcze mi to tak długo zajęło. Zostawcie mi, gangryniarze. Gonią mnie? Gonią! Goni mnie, on tam przesuwa wszystko. Dobra, uciekamy stąd. Tam hałajstrę też zostawiam. Nie będę tego drugi raz, bo to szkoda czasu. Głównie waszego. On mnie tak będzie gonił? Ja muszę duszę odzyskać. Po prostu wezmę duszę i biegnę do tego więzienia chyba. Co on zrobił? Rzucił mnie czymś. Zostawcie mnie w pizdu. Patrzcie, jakieś sobie tutaj barany są. Normalnie jak nie, nie tego. Czy jest to jakieś życie normalne i w ogóle? O, zostawi mnie czy biegnie? Bo w Dark Souls to wszystko takie martwe, takie ponure, takie bure to wszystko było. Takie nieżywe. A, nie ten przycisk. Co ten kozioł? Patrzcie, agresywny. Opętany. Tamten mnie zostawił, a ten się rzucił. Tu gdzieś te moje truchło leży. Tu ten jebok. Dobra, walimy tego jeboka. Tylko te wilcy się tu rzucą na mnie. A może? Mam pomysł. Ciekawe, czy on mnie tak widzi, czy po prostu gra głupieje i... Znaczy te AI głupieje i nie wie o mnie. Ciekawe, czemu te wilki akurat tam po tych skałach chodzą. Czemu tak je zaprojektowali? Zdążę, żeby się nie odwrócił? Odwrócił się! Zobaczył! To nici z backstawa. Ale, dobra, wyprowadźmy go na open. A, nie da się backstaba zrobić. Ale on tego... Nie umiem, mogę tego wyczuć. Przeciągnął tego... Znaczy nie, że nie da się staba chyba robić, jak oni atakują. Tam jakiś wilk się już nam zainteresował. Idź zjedz se tego gościa, zobacz, on ma więcej mięsa. Jak mnie zablokował. Dobra. No po tym kombie już bym się nie podniósł raczej. Ten wilk się tam mną interesi dalej. O, teraz się zezłościł. Teraz będzie nakurwiał. Dobra, zróbmy to defensywnie. Ale tej kondycji mi zżera. On za dużo obrażeń zadaje, ja się podleczę. Znowu się rozgniewał. Miałem okazję, nie wykorzystałem. Okej. On jak ten od góry napierdala. O, teraz. Nie, jeszcze... Jak mnie oszukał! Szybko! Ole fart! A...
Nie przeciągaj. 282 taki jebok tylko zostawił. A był groźniejszy od tamtych. Ciekawe co on tu pilnował w takim razie. Chodź tu wilku teraz. A teraz to spierdalać chcesz, co? Nie ma. Jeśli tu mnie straszyłeś, mnie odciągałeś. Moją czujność. O rany. Myślałem, a jeśli tego, on się tu... Ich takich jest tu więcej, to znaczy, że tu mnie nie powinno być. Tu mamy... Aha, tu mamy jakiegoś wartownika. To jest chyba ten zwykły, co? Nie, też jakiś taki... Znaczy na pewno widzę słabszą niż tamten, ale... Ja już z kolegą idzie. O jest! Nie mam życia, dawać estusy. Chytrusy. O, dostałem dwa teraz. Szybko, pij to. Tu mamy kuferek ze słodkościami pani Sylwii. Talizman dalekosiężnej strzały. A, to są te. Tak jak mam talizman na zdrowie teraz. To pewnie zwiększa zasięg strzał, tylko że ja nawet łuku nie mam, ale jeszcze dla formalności przeczytam. A to był... ta tarcza za bossa to był amulet. Negacja obrażeń ognistych, skuteczny zasięg łuku. Ja nie mam łuku, nie mam strzał, chciałbym mieć. Gdzieś może znajdę, może wydropi. Dobra. Wejdę jeszcze, zobaczymy to więzienie. Ale powiem wam, na razie jest poziom trudności jakiś. Chyba, że ja tutaj nie powinienem być jeszcze, ale to nie wiem. Zobaczmy, czy tu się da wejść. Wchodzimy, zobaczymy, co tam mnie czeka, czy to będzie błąd, czy nie błąd. Oj. Wygląda to jak arena na bossa. Ale nie mogę się stąd wrócić? Nie mogę, ojej. Te dusze moje. Rycerz Tygla, o nie! Jeden estus i pięć koła dusz. Okej. No, czyli tu mnie nie powinno być, chyba dusz już nie odzyskam. No trudno się mówi, to jest taka gra. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. A wy szampana możecie, nie wiem... Jutro o 18 otworzyć. Do jutra, do następnego.